Sylwia, tak się mnie zapytała. Gdybyś ty miała jakiegoś chłopaka byś poznała na dyskotece i by cię zauroczył i ty byś się w nim tak rozkochała po uszy i w ogóle wszystko, byś życia poza nim nie widziała. No. Po kilku tygodniach on by się ciebie zapytał, by ci powiedział, że zmienił płeć. A wcześniej planowaliście... Nie było kontaktu fizycznego, bo nie mogło być, bo bym się wkapnęła, ale planowaliśmy być razem, tylko on by mi wyjawił. I co byś wtedy zrobiła? No to jest trudne pytanie. To jest trudne pytanie, bo nie mogę powiedzieć, co by było, gdyby. Naprawdę nie mogę powiedzieć. No dokładnie. Mogłam powiedzieć zupełnie powierzchownie. Powiedziałabym tak, gdyby to był przyjaciel i tak się później weszła na ciebie rozmowa. Ja mówię, gdyby to był przyjaciel i naprawdę bym się z nim dogadywała i wszystko, ja bym się z nim dalej przyjaźniła, bo w jakiś sposób do tej pory ta osoba mnie zafascynowała, ale nie byłoby mowy o związku. Pewnych zasad, które mam, którymi się w życiu kieruję i ich nie złamię nigdy. Oni tak się szokowali, bo myśleli chyba, że co innego usłyszałam i jakoś było nawiązanie do ciebie. Że, a to jak jest coś tam, że z Nikolasem coś tam, gdzie ja powiedziałam, że ja z tobą rozmawiam. Normalnie, jak człowiek z człowiekiem, mimo tego, co zrobiłeś. Że ja tego kompletnie nie popieram i oni chcieli usłyszeć, że ja ciebie nie popieram, że to, że tamto, że ty jesteś przekreślony, i w ogóle. A ja powiedziałam zupełnie co innego. Ja powiedziałam, ja nie popieram tego, co ty zrobiłeś. I mam do tego prawo. A jako osoba nie zrobiłeś mi nic złego. No wiesz, ja ci powiem, że ja sobie też do tego programu wszedłem też dlatego, bo ja wiem doskonale, że jest dużo, dużo, dużo ludzi na tym świecie, którzy po prostu coś takiego przeżyli jak ja, albo przeżywają, albo się tak urodzili i tak dalej. Pokazać, że o tym można mówić. Po pierwsze, można o tym mówić, po drugie, można się pokazać. I po trzecie, można po prostu ze swojego życia coś zrobić. Czerpać po prostu. Ja z tego punktu jestem szczęśliwy. Czy to ktoś rozumie? Wiadomo, że ty tego nie rozumiesz. Nie, nigdy nie zrozumiesz. No bo sobie ktoś, który tego nie przechodził, no to nie jest w stanie tego zrozumieć. Tak samo jak sobie nie jesteśmy w stanie zrozumieć człowieka, na przykład człowieka, który sobie, wiesz, miał raka i przezwyciężył to. Człowieka, który rodzinę stracił sobie, jak był pożar w swojej chaty. No po prostu nie jesteś w stanie zrozumieć tego, jak sama tego nie przeżyłaś. No i koniec, no. Moje zdanie jest na przykład takie. Możesz mi mówić, podważać to, ale wiesz, nie jesteś w stanie jakby podważając zmienić mojego, wiesz, zapatrywania na ten temat, bo ono się nie zmieni. No też nie musi. Oczywiście. Dlatego moje zdanie jest takie, że to, co teraz powiedziałeś, okej, masz rację. Jeżeli to jest dowiedzione medycznie, bo jest, wszystko okej. Tylko dla mnie, jeżeli już się człowiek urodził się kobietą, to w moim mniemaniu on powinien zostać kobietą, nawet jeżeli będzie się męczył, będzie dźwigał swój krzyż. Ale to jest tylko i wyłącznie akurat w tej kwestii uwarunkowane sprawami wiary. No to jest. Bóg stworzył człowieka jako kobietę i jako mężczyznę. No dlatego. Nie wolno podważać jego dzieła. Moim zdaniem jest tak. Twoim zdaniem jest inaczej. I masz do tego prawo, tak? I budzisz się pewnego dnia i nie masz na przykład, słuchaj, piersi. Nie masz piersi na przykład, tylko coś ci dinda sobie między nogami. No powiedzmy, słuchaj, rozumiesz? No. By się tak nieswojo czuła, że po prostu najchętniej by wzięła nożyczki. Ja to bym poszła siku, byś chciała wziąć swoje nożyczki. I byś chciała sobie w tym momencie obciąć. I tak samo jest z dziećmi, które się tak rodzą na przykład, że dorastają i patrzą na przykład na dół i mówią, kurde, coś tu brakuje. Nagle mają 14 lat, 13, sobie coś na górze rośnie i mówią, kurde, to nie jest moje, co to jest? No bo po prostu głowa inaczej sobie się zbudowała w ciele matki, za co my nic nie możemy, jak na przykład ciało. I to jest zaburzenie hormonalne u matki, a nie u nas. No ale w tym momencie trzeba to po prostu naprostować. Tak, nie, dla ciebie. Wedle twojego, wiesz, rozumowania, no nie, tylko nie moje. No nie, jest jeszcze dużo. No wedle twojego i tam osób, które za tobą stoją. Wedle mojego nie. To jest też na pewno swoja sprawa wychowania, nie? Oczywiście. Ja na przykład nie byłem wychowany, że co niedzielę idę do kościoła i tak dalej. Ja mam tak wychowana, nie? Ale się zbuntowałam. Ja na przykład... sama u siebie odkryłam. Wiesz, ja uważam sobie, widzisz, moja babcia jest sobie katoliczką, taką, wiesz, prawdziwą. No, rozumiem. I ja wierzę też w Boga, na pewno. Tylko inaczej. Ale na pewno inaczej jak ty na przykład. Oczywiście. My jesteśmy tylko słabymi ludźmi. Tak, oczywiście. Jak czasami Bóg cię jakoś doświadcza, to ty nie rozumiesz tego, bo czasami tak ludzi doświadcza i to ludzi takich bardzo dobrych, którzy by po prostu, wiesz, serce oddali i doświadcza ich na przykład tym, że zabiera im najbardziej kochaną, wiesz, i najbardziej bliską
Tak. Im przykład. Osobę na przykład. Oczywiście. Przykład. Tak, oczywiście. Ale, czekaj, ja ale poczekaj, ja chcę tylko dokończyć. Ale dwa, to jest trące, jak ty nie wtrącaj. Dwa słowa wtrącę. I temu Bóg dał człowiekowi prawo wyboru. Dokładnie to, co ja powiedziałam. To, co dokładnie on robi ze swoim życiem, to jest jego wybór. Dokładnie. I tu się nie ma w tym momencie grzechu. Tu Kościół nie ma nic do powiedzenia. Nie powinien wolno mieć. Nie wolno obwiniać Pana Boga na ale przykład. Nie powinien mieć Kościół nic do powiedzenia, jak się zmienia płeć. Człowiekowi dano prawo wyboru. Więc jak się rodzę, facetem, a rosną mi cycki, to mam prawo te cycki uciąć. Bóg się urodził facetem i czuję się facetem. Może się źle wyraziłem. Ja na pewno sobie wierzę w Boga, ale mam duże kłopoty z wiarą w Kościół. Też się wtrącę, ja w Kościół nie wierzę. Bo Kościół się dzieli na dwie jakby dwie różne rzeczy, które mylą ludzie. Bardzo dużo ludzi to myli. Jest Kościół jako instytucja i Kościół jako wspólnota. Ludzie, ci, którzy są antykościelni, traktują Kościół jako instytucję, nie wiem, instytucję, która zarabia pieniądze. I ja na przykład się nie dziwię ludziom, którzy w takich sytuacjach mówią na przykład tak jak Nikolas. Skoro Bóg jest tak nas kocha i jest taki miłosierny, to dlaczego na przykład tak mnie doświadczył? Przecież, no bo tak ludzie mówią w takich sytuacjach, tak? Na przykład ja się nie dziwię, bo to jest taki ból i taki... Znaczy, mogę tak ja myśleć. Tego nie wiem, tak, ale tak mi się wydaje. Wiesz, nie można się temu dziwić, bo dziwić nigdy nie wiesz, co ty byś pomyślała i powiedziała, oczywiście, gdybyś czuła to samo, co ten człowiek. Rozumiesz? Oczywiście. A poza tym... I coś ci wytłumaczę, bo sorry, że ci wejdę. I to jest właśnie najtrudniejsze w wierze, żeby osoba, która ma jakiś problem, nosi choroby, to jest najtrudniejsze, żeby się oswoiła z tym, że dźwiga swój krzyż. To jest najtrudniejsze. I na tym polega wiara. Ja powiedziałam temu na górze, wszystko, co mi da, to ja przyjmę. Także, Nikolas, reasumując ten temat, bo on może się ciągnąć w ogóle, wiesz, długo i długo, więc nie ma sensu, może innym razem. Nic więcej nie było, tak? Nie, no to żebyś sobie nie myślał. Nie, generalnie to rozmowa toczyła się zupełnie inne, co innego, powiem ci, a nawiązanie tak było do twojej osoby. Byłem, jak dzisiaj siedziałem tam, to byłem pewien, że nic takiego nie mogło być. Bo bym się bardzo słuchaj... Było tylko epizod na zasadzie porównania ciebie. Powiedzieliśmy ci, że jesteśmy po twojej stronie, tak? Proszę? Powiedzieliśmy ci, że jesteśmy ja miałem sobie uśmiech, na twarzy. Miałem sobie uśmiech na twarzy i wiedziałem, że bym się musiał już strasznie pomylić, jakby to inaczej wyszło. Wielki Brat w sieci. Zobacz więcej. bb5.tv.pl